Gdzieś tam chyba na YouTubie funkcjonuje fragment Drużyny A, takiego serialu amerykańskiego. Tak, i gdzieś tam ktoś włapał moje takie. Nie wiem, czy to zwieracz nie złapał, czy realizator może usłyszał, ale zapomniał to wykasować, i to tam sobie jest i żyje. Zapraszam Was na dobry przelot. Jeśli Wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie, wpadajcie częściej i dajcie znać, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnych rozmowach. Bawcie się dobrze. Jeśli raz już przeczytał Pan dany film do danej stacji, to to już zostaje i oni sobie tam... Bo kupuje się prawa do emisji na ileś lat albo jakąś krotność powtórzeń. Jeżeli to zostanie 2 albo 3 razy wyemitowane, no to koniec. To potem trzeba zapłacić dystrybutorowi od nowa. No ale nie można wziąć sobie wtedy tego nagrania, które już pan zrobił, wykonał i nałożyć? Czy... To jest tak. Język się zmienia, bo i czas się zmienia, i warunki się zmieniają. I no, nie wyobrażam sobie, żebyśmy na przykład mieli czytać teksty, które by powstawały w latach 50. albo 60., bo to jest zupełnie inny język. No. To jest archaiczne. Język się unowocześnia i trzeba za tym nadążać. No i dlatego między innymi to się robi. A poza tym to, co obserwuję u kolegów tłumaczy, oni... bo właśnie tak jak mówiłem, zdarza się, że wracamy do jakiegoś filmu po latach. Jest już wersja już tłumaczenia. Tłumacz siada do roboty, mówi, ojej, ale tu jest strasznie dużo tekstu. Ja 1/3 znowu wyrzuciłem czy wyrzuciłam. Jak tyś to kiedyś przeczytał? Bo kiedy było 46 stron, teraz jest 35, a i tak jest ciasno. No więc choćby dlatego trzeba to robić. Język się zmienia, poza tym się język zmienia. Kiedyś się nie mówiło spoko. Teraz się mówi. Świetne. No dobra. Chociaż jest to archaiczne. To wydaje mi się, że zaczęliśmy, panie Maćku. Podcast nazywa się Dobry Przelot, dlatego że chciałbym, żebyśmy takie też wrażenie mieli po tej rozmowie. Żeby to nie był wywiad, tylko rozmowa, gdzie po prostu dzielimy się swoimi doświadczeniami. Bardzo dobry pomysł. Także Maciej Gudowski, bardzo dziękuję, że jest pan moim gościem. I właściwie temat już nam się trochę nasunął w tym wstępie, że właśnie ten język się zmienia, że on jest taką materią plastyczną. A z czego wynika to, że nadal jest ciasno? Że na przykład więcej, szybciej mówimy, czy bardziej pudrujemy ten język i tę rzeczywistość? To zależy. Są filmy, których charakter no nie opiera się na szybkich dialogach. One to są łagodne opowieści, czasami wręcz na przykład historyczne rzeczy. Opowieści sentymentalne, z uczuciem, z pięknymi przejazdami kamery po krajobrazie, po rzeczkach, po pustyni, po morzu. I tam szybki dialog jakoś nie pasuje. No zresztą klimat filmu jest taki, że nie. Natomiast są filmy, to jest cały wachlarz komedii najróżniejszych, francuskie, włoskie, w hiszpańskich też sporo mówią, gdzie no dialog. Filmy akcji właściwie teraz też, my tak porównujemy czasami, że jak te 40 czy 30 lat temu robiono, kręcono filmy akcji, no to jak policjanci gonili tych złych i strzelali, to była cisza, to tylko pisk opon i strzały. Teraz jest pisk opon, strzały i jeszcze do tego mówią. Tak, to jest taka popularna anegdota, którą pan opowiada i taka barwna metafora, która rzeczywiście trochę pokazuje to kino, ale wydaje mi się, że to jest też związane z sposobem w ogóle konsumpcji mediów i treści dzisiaj, że jest nam za mało, że jest za wolno, jak mamy tylko strzelaninę. Właśnie. I się okazuje, że to wszystko w ostatnim czasie, nie wiem, kilkudziesięciu lat bardzo przyspieszyło. I stąd coś, co mnie zraża do oglądania, może nie wszystkich, ale niektórych filmów robionych współcześnie, kręconych współcześnie, to jest ten taki ciachany, szybki, króciutki montaż. Aha. Jak strzał z karabinu maszynowego dosłownie. Ojejku, jak to męczy. Męczy w odbiorze, no nie wiem, ale z kolei tak, ludzie, którzy są na takim kinie wychowani, nie wyobrażają sobie innego, bo uważają, że te nasze, to co my mówimy, że lepsze, to takie rozwlekłe, bez tempa, bez niczego. No, w ogóle już, nie wiem, porwać się na Felliniego czy na Tarkowskiego, to już w ogóle będzie problem, myślę, że... W jakim sensie? Że to były filmy bardzo leniwe w swojej takiej... właśnie tym ruchach kamery, nie? Zdaje się, z filmu Nostalgia, taka słynna scena, kiedy ten aktor chodzi z tą świeczką tam i z powrotem i to jest bardzo rozwlekłe ujęcie i mnie osobiście trudno było to oglądać 15 lat temu, a co dopiero dzisiaj, kiedy mamy TikToka, nie? No tak,
Ale z drugiej strony, no tak, ale tu mówimy o naprawdę jakiejś prehistorii, bo ja uważam kino Felliniego za genialne, coś niesamowitego. I to jest taka szufladka z napisem Fellini. Mhm. I tam jest cały jego klimat, cały charakter jest znakomita. Do większości jego filmów muzykę skomponował Nino Rota. Wspaniały kompozytor. Właściwie mnóstwo tych samych aktorów. No i oj, to się ogląda. No, to czas tego nie jest w stanie nadgryźć ani ruszyć. To tak zostanie i tak będzie. A widział pan film nowy z 22 roku Wszystko Wszędzie Naraz? Albo nie. Być może pan czytał to? Bardzo możliwe, że ja czytałem, tylko że po prostu to jest reakcja obronna organizmu i ja musiałbym zobaczyć obrazek. Okej, okay. Bo to jest właśnie takie bardzo napakowane szybkim montażem i film jest fenomenalny, absolutnie polecam. I jest taki jak tytuł, czyli jest tam Wszystko Wszędzie Naraz, czyli jest i film akcji, i dramat, i komedia, i rzeczywiście jest pewnego rodzaju takie ambitniejsze, mądrzejsze przesłanie, ale rzeczywiście jest bardzo taki bodźcujący człowieka. Ale to ciekawe z tą reakcją obronną właśnie, bo rozumiem, że się nie pamięta tych filmów, które... Nie, to jest przedziwna rzecz, bo no, tak jak mówiłem, kiedyś 5 filmów dziennie, 4, teraz właściwie 3, a najlepiej 2, ale i tak jak to się w ciągu miesiąca zsumuje wszystko, no to są liczby, to są wielkości. I teraz tak, zapamiętać to wszystko? Nawet gdybym notował, to i tak po jakimś czasie zapomnę, co ja tam napisałem. Więc i dzieje się tak. Przeczytałem film parę lat temu, on sobie gdzieś tam poszedł, nie ma go, nie ma, nie ma. Wracam, czytam film. Tytuł nic nie mówi, ale patrzę na obrazki i mówię, zaraz, ja to już widziałem, ja to już skądś znam. I rzeczywiście, potem się po chwili okazuje, zaczynają się odkrywać w pamięci jakieś obrazy, jakieś dialogi, kawałki muzyki. Mówię, no tak, no przecież ja to znam, bo ja to czytałem rok czy dwa lata temu. To na tym polega i to wyrzucenie z pamięci, z głowy polega na tym, że no, doraźnie pozbywamy się tego, a jednak coś zostaje. Na pewno, no musimy. Coś nam przywołuje wspomnienia. Ale jest pan w stanie jeszcze oglądać filmy? Mimo tego? Już nie. W ogóle? Już nie. To znaczy musi to być wydarzenie. To musi być naprawdę wydarzenie, żebym zrezygnował z zajęć, które mam zaplanowane na wieczór w domu i usiadł i oglądał. Mhm. Czyli na przykład do kina... Pan się nie wybiera nigdy. Kilkanaście lat temu byłem po raz ostatni, jeśli nie kilkadziesiąt. Wow. Chociaż nie, może coś się wydarzyło po drodze. Nie chodzę do kina. Bardzo często trafiamy na filmy, które jeszcze nawet przed premierami kinowymi nagrywamy je na wersji na DVD na przykład. Mhm. Bo to jakaś tam jest polityka. A, bo to się robi przed premierą. Czasami tak. I wtedy, no to właściwie ja już jestem na bieżąco z tym, co się dzieje w kinach. Nie ze wszystkim. Ale z większością rzeczy tak. I ja już, no trudno, żebym zabierał robotę ze sobą jeszcze w swój czas wolny. Także nie oglądam filmów. A nie ma pan poczucia takiej trochę straty, że jednak kino jest piękną sztuką? Mało tego. Strata polega na czym? Bo ja pamiętam kina z lat 50., 60., 70., początek 80. I to było tak, to była atmosfera kina, to były te skrzypiące fotele, to był ten specyficzny zapach, który z kotar, nie wiem, z dywanów w kinie ulatywał. W niewielkich miastach to się jeszcze czasami, tak, teraz możliwe. Chyba nie, ale ja na przykład z dzieciństwa jeszcze pamiętam koniec lat 90. Czy początek 2000, że jeszcze takie małe kina w małych miejscowościach były. Kiedyś w Warszawie wszystkie kina były takie. I to było coś pięknego. I to wtedy jeszcze ludzie, po pierwsze tak, nie wiedzieli, co to jest popcorn, więc go nie jedli. Teraz wydaje mi się czasami, że jeszcze pamiętam swoje ostatnie historie w kinie, że głównie chodzą do kina po to, żeby się najeść słodyczy i popcornu. Ale dobra, okej, ich wybór. Ja nigdy tego nie robiłem i no, to się też zmienia. To się też zmienia. Teraz mamy kina, które no, lecą, ile jest, po 5, po 7 sal projekcyjnych, prawda? I po 12 potrafi tak, być. Tak, no ja jestem zacofany niestety. Także to jest przemysł. To jest naprawdę gigantyczny przemysł, który niestety został odarty z tej atmosfery, którą ja jeszcze pamiętam ze starego kina. Ja wiem, że jestem stary, ale mnie się to bardziej podobało tamto. W ogóle w panu jest, mam wrażenie, dużo takiej nostalgii, takiego swego rodzaju takiej tęsknoty za pewną ogładą, pewną kulturą, pewnym szykiem, elegancją świata. No tak. To jest tak, to się rodzi w momencie, kiedy się konfrontuje swoje lata ubiegłe, lata byłe z tym, co się widzi teraz, współcześnie, na bieżąco. Różnie to bywa. Ale myśli pan, że rzeczywiście świat zmierza w taką stronę...
nie wiem, bardziej powierzchowną, powiedzmy. Chyba tak. Świat zmierza w kierunku takiego troszeczkę spłaszczenia. Mhm. Spłaszczenia wszystkiego. Spłaszczenia emocji, tych takich środkowych. Zostawia tylko te ekstremalne, bo te cały czas istnieją i żyją. Świat zmierza w kierunku właśnie, tempo powoduje, że zapominamy o pewnych zwyczajach, formach, nawykach. No i dlatego. Okej, okay, bo powiedzmy, że gdzieś też mam takie poczucie i wydaje mi się, że tak to wygląda, ale z drugiej strony właściwie każde na przestrzeni pokoleń zawsze trochę gloryfikujemy to, co było kiedyś i często zdarza nam się myśleć o tym, że to, co jest teraz nowe, nie jest tak dobre, że dzisiaj możemy zachwycać się Stonesami, ale jak oni zaczynali, czy Beatlesi, to się bardziej gloryfikowało jazz ówczesny albo bluesa wcześniejszego. I tak, i dlatego zastanawiam się, czy to nie jest takie kontinuum, które się wiecznie powtarza troszeczkę. Dokładnie tak. Że może ten świat współczesny wcale nie jest tak mało ambitny, jak nam się wydaje, nie? Jest, tylko że tak. No jakież my możemy mieć porównanie? Mhm. My pamiętamy to, co było naszego sprzed tych kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Nie możemy się stroić w piórka czyichś wspomnień, bo to jest bez sensu. Z kolei tak, no mamy za mało wiedzy chyba na temat tego, żeby natychmiast ocenić to, co się dzieje współcześnie, przeprowadzić waloryzację, to źle, to dobrze, to czarne, to białe, bo tak się nie da. Więc to się pewnie bierze z tego, no ale tak być musi. No, ja pamiętam, jak pojawili się właśnie Beatlesi na świecie, na rynku, zaistnieli i co się działo. Ja pamiętam reakcję mojego ojca na przykład, był zszokowany, wiesz, jadł włosy. No tak, no tutaj polscy artyści, ci jeszcze sprzed wojny to śpiewali, to były piosenki, to człowiek rozumiał, a ci oni się drą, to jest krzyk. Ta sprawa ma swoje drugie dno, bo z tym właśnie z moim ojcem, to on wziął mnie za łapę i zaprowadził na film pod tytułem, oryginalny angielski był The Beatles, u nas miał bardzo niefortunny tytuł Noc po ciężkim dniu i to pamiętam jak dzisiaj było w kinie bajka i wyszliśmy z tego kina i czuję, że za chwilę mój tata eksploduje i powie mi coś przykrego na temat właśnie tych wszystkich zjawisk, że wiesz co, podobało mi się, fajne te piosenki. No więc tak. O proszę, czyli tak, jednak był tak. otwarty na... Był otwarty, no chyba tak. I tutaj jakoś no, nie było tego takiego zabetonowania się, że to co moje i stare to jest super, the best, a wasze to takie. Teraz też chyba nie ma, tylko że może te bodźce, ten... Bo trzeba się szybko przyzwyczaić do tego, co leci. Bo to zaczyna nas zaraz otaczać. Że się zmienia, tak? No oczywiście, że tak. No choćby sprawa telefonów komórkowych. Przecież no pamiętam, jak pojawiały się pierwsze egzemplarze, no to nieliczni mieli przecież. Potem te ceny zaczęły zjeżdżać w dół, bo ktoś się zorientował, że to jest świetny biznes przecież. I cały świat w tej chwili chodzi z komórką. I to jest dla nich, to jest nasza rzeczywistość. Sam wiem, jak reaguję, kiedy wychodzę dokądś i nie mam telefonu w torbie albo w kieszeni. Wie rany boskie. No to katastrofa. Co to będzie? Co to będzie? Co się wydarzy? Coś strasznego? Jak ja sobie poradzę? To niewyobrażalne jeszcze kiedyś. To się właściwie stało, ten telefon stał się najbardziej intymnym naszym przedmiotem osobistym w tym momencie. No i tutaj właśnie też troszeczkę odniesienia do współczesności. No dobrze, skoro on taki intymny, to po co ludzie, którzy idą ulicą, są w galerii handlowej albo w sklepie, gadają na cały głos, że wszyscy muszą to słyszeć. No. Przeszkadza. To jest tęsknota za czasami ubiegłymi, kiedy tego nie było. Aha. A jak było? No tak, czy w ogóle nie było telefonu, więc się nie rozmawiało. Ale też było coś takiego, jak były aparaty telefoniczne, to nie rozmawiało się przez nie tak, że słyszało, nie wiem, 50 osób dookoła, tylko po cichu, bo to jest sprawa, nie chcę powiedzieć, że intymności, ale pewnej kameralności. No to jest moja rozmowa. Okej, okay, no dobrze, ale czy ta kameralność nie wiąże się troszkę z pewnego rodzaju blokadą, bo jak ja na przykład patrzę też na, no nie wiem, na pokolenie moich dziadków, to tam jest dużo takiego przejmowania się tym, co powiedzą inni. Co no, pomyślą tak. inni, że nawet jak byłem na plaży, tak się złożyło, że spędzałem wakacje i też również z babcią w ogóle rodzinny wyjazd. No i tam sobie dyskutujemy, rozmawiamy tego i babcia mówi, bo ludzie usłyszą, a jesteśmy za granicą. Pewnie jacyś Polacy są, ale nawet jeśli, to ich nigdy nie spotkam. To właściwie czemu mam się przejmować? A, to jest coś, co działa troszeczkę i ten mechanizm jest inny, bo tak byliśmy ukształtowani, wychowani, że nie mówimy głośno. Nie mówimy głośno, szczególnie o naszych prywatnych sprawach. Aha. Prawda? To tak, to fakt. No. Tak. Czy nie wartościuję tego, że to było lepsze czy gorsze. To fascynuje mnie samo jakby różnica podejścia tego. Nie? No tak. Że może to właśnie z tego wynikała ta klasa, że...
Między innymi. Aha. Wydaje mi się, że między innymi z tego. Aha. To fajnie. Czy i nawet tutaj z kolegą mieliśmy taką dyskusję, że tęsknimy za czasami, kiedy ludziom imponowało i kiedy była moda na właśnie kulturę, inteligencję i jakby takie dobre obyczaje. Nie? Mm. A teraz trochę rzeczywiście, myślę, że pan ma rację, że jest tak krzykliwie i tak kontrowersyjnie, jest. Że trochę... ważne, żeby o nas mówili, żeby było głośno, żeby było tak kontrowersyjne. Nieważne co, ważne, żeby mówili. Tak. Tyle tylko, że jest też taki mechanizm i to widać, już zaczyna być widać, że ludzie, którzy powiedzmy jakąś tam część życia spędzili w sposób głośny i tupiąc, to potem przychodzi na nich taki moment, że to tupanie jakby złagodnieje, już ten głos nie jest taki krzykliwy i straszny i to się wszystko jakby troszeczkę łagodzi. I jak pan myśli, z czego to wynika? Że się uczymy, że nabywamy wiedzy, że patrzymy na świat i gromadzimy w sobie pewne wartości. Może robimy waloryzację tego, to dobre, to złe, to czarne, to białe. I tak się zaczynamy chyba wewnętrznie uspokajać, powoli. Aha. Czyli co, że na przykład ta głośność jest jakąś potrzebą atencji? Chyba tak. Szukania, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że poklasku, ale próba zwrócenia na siebie uwagi? Chyba tak. Mm-hmm. A kiedyś tak nie było? Za pańskim na przykład czasu? Nie w takiej skali. Okay. Nie tak wiele przypadków. Bo nie było co tylu źródeł, mediów, żeby mediów się pokazać? Nie było. No, Boże, no kiedyś był tylko jeden program telewizyjny, od kiedy w ogóle zaistniał. I długo się to nie zmieniało. Dopiero potem powstał drugi. Mówię tylko o tym jednym kawałeczku. Także nie było tylu możliwości. A teraz już nie mówię o radiu i telewizji, ale internet przecież. To jest coś, co jest wszędzie. Tak. I jest pięknym też miejscem do wyrażania się, ale też właściwie niebezpiecznym, no bo się wystawiamy na strzał. Tak. A jak pan ma też dorosłe dzieci oczywiście i one są bardziej zbliżone do tego świata takiego właśnie internetowego niż pan? Widzi pan jakieś takie właśnie różnice? Oni sobie radzą z internetem świetnie, a ja szkoda gadać. Natomiast ale to jest, bierze się z tego, że taka jest ich rzeczywistość. Praca, znajomi, przyjaciele, rodzina, mówię o rówieśnikach, to jest wszystko to samo. Ten sam język, te same właściwie schematy zachowań, podobne myślenie. No więc to musi być. A ja jestem taki ten trochę z boku, na marginesie przyglądam się, ale zawsze jak poproszę ich o pomoc związaną właśnie coś z komputerem i z internetem, to pomagają. No nie? To jest dobrze. I co pan robi w internecie? Ja mam takich kilka swoich podstawowych ruchów, ale najczęściej i najwięcej oczywiście słucham muzyki. Bo tam jest możliwość oglądania koncertów. Które co prawda są upstrzone reklamami, no ale tu już się poddaję, już trudno. Ja zresztą nie mam zwyczaju traktowania laptopa i koncertu jako coś, czegoś, co tam sobie gdzieś działa. Ja się kręcę, robię. Jak już oglądam, to siedzę i oglądam i słucham. Bo inaczej to nie ma sensu. I wtedy jak się wdzierają reklamy, to ja je szybko wystukuję, do widzenia i wracamy do muzyki. Także głównie jest to muzyka. Okej, czyli muzyka nie pełni roli takiej towarzyszącej dla pana, że to już tak skupia się pan mocno. Ona jest cały czas, bo ja w samochodzie mam radio, ale nie słucham radio w samochodzie, ja słucham muzyki. Okej. Dlaczego? Radio. Lubię muzykę. Nie, to wiem, ale no też pracował pan wiele lat w radiu. Cały czas pracuję. Cały czas pan pracuje, oczywiście, ale to się zaczęło już tam w latach 80. Na początku, czy w pierwszej połowie tych lat 80. I też się wiele zmieniło, mam wrażenie, bo ja również mam doświadczenia radiowe na swoim koncie wieloletnie i jestem ciekaw też pańskiej perspektywy na to radio. Co się zmieniło i jaka jest przyszłość radia? Mówiąc najkrócej, bo to sobie potem rozumiem, że rozwiniemy, ale mówiąc najkrócej, to ja przyszedłem, to był 1 lipca 1984 roku, do radia, chciałbym powiedzieć, że analogowego, ale ono było już takie przed analogiem. I potem byłem świadkiem tego, jak to radio się zmienia, bo pamiętam na jednym z pierwszych swoich wieczornych dyżurów kręciłem się po korytarzu, bo była dłuższa audycja, a w programie drugim wtedy pojawił się odtwarzacz CD i któryś z redaktorów zaprosił osobę, która nie pamiętam już kogo, miała płyty CD. Tych płyt było kilka, to były dobre koncerty, fajne. I zorganizowano specjalną audycję, specjalną całą infrastrukturę techniczną, żeby móc dla słuchaczy oczywiście odtworzyć muzykę z płyty CD. I wtedy nawet radio nie miało. Dopiero potem pojawiły się w studiach odtwarzacze cyfrowe.
A tak to przychodził ktoś z miasta, pod pachą przynosił ten odtwarzacz, łączyło się to i leciała muzyka. Także byłem świadkiem tego i potem to tak z każdą chwilą zmieniało się. Magnetofony szpulowe zostały zastąpione teraz komputerami. Stoją oczywiście w każdym studiu, bo coś takiego musi być na, nie wiem, może nagły wypadek, ale już się z tego praktycznie nie korzysta. I to radio z analogowego no, przeszło teraz w stan cyfrowy, albo nawet i ponadcyfrowy troszeczkę, bo to już jest coś super nowoczesnego. No i tak jest, i tak cały świat wygląda. Studia nagraniowe, tam gdzie bywam, mówię o studiach telewizyjnych, to jest też już w tej chwili statek kosmiczny. Tak, to jest też wszystko nowocześniejsze, szybsze, tańsze. A jeszcze najlepszy dowód na to, że mnóstwo moich kolegów, oni mają na przykład studia w domach. Mhm. A pan nie chciał? Nie chciałem. Ja świadomie z tego zrezygnowałem, bo ja muszę mieć gdzieś swoją strefę normalności. Okay. Ja nie mogę mieć, albo w ogóle trzeba wychodzić z domu. Nie można wstać rano i usiąść w wydzielonym pokoju albo w kawałku tego pokoiku i pracować i nagrywać filmy. Bo to jest katastrofa. Dla mnie katastrofa. Znaczy, ja jestem tak uformowany, że nie potrafiłbym. Ale jak ktoś sobie z tym radzi, nie ma problemu, dlaczego nie? Poza tym to też jest dla pana spotkanie z ludźmi. No, oczywiście. Od lat, tymi oczywiście, samymi. Oczywiście. I nie ma pan dosyć tych samych twarzy? Oj nie, bo dlaczego? Bo to jest taka selekcja naturalna. Jak gdzieś jest niemiło i niefajnie, to nie trzaskam drzwiami, ale dziękuję bardzo. Dajmy sobie spokój, do widzenia. A. Natomiast zostało mi grono i taki wianuszek ludzi, z którymi pracuję, ojej, po 30 lat albo i więcej. I z nimi jest miło, i z nimi jest fajnie. I to jest straszne, bo to są chwile, kiedy się nas straszne, w cudzysłowie, że już nie patrzę na pieniądze, które się zarabia, tylko fajnie, że będę z kimś miłym i sympatycznym pracował. A już tak przy okazji dobry film się trafi, to ho, ho, ho. A jest pan w stanie się w ogóle skupić w trakcie czytania na filmie, tak żeby no, mieć tę przyjemność z oglądania? Tak, ja oglądam filmy. Oglądam. To inaczej sobie nie wyobrażam. To też ciężka praca, bo niewiele jest dobrych filmów. To prawda. To prawda, że tych dobrych to jest ojej, procent, parę procent tylko. Natomiast, ale to wszędzie tak jest. No, z książkami tak samo. A ma pan na przykład tak, że jak film powiedzmy jest taki mało angażujący, że się tam troszkę pan wyłącza i czyta pan automatycznie, ale myślami gdzieś dryfuje? Zdarza się. To jest nieuniknione, bo no, trudno się skupić na czymś, co blokuje się przed naszym skupieniem, bo jest po prostu źle zrobione. No. Mm-hmm. I wtedy ta myśl ucieka. Coś o przeróżnych rzeczach się myśli. Ja najczęściej myślę wtedy o tym, co zrobię, jak wrócę do domu, ale co zrobię w kuchni. Co przygotuję do jedzenia, czy to będzie obiad, czy to będzie kolacja. Co ja mam w lodówce, co wyciągnąć, a może coś trzeba kupić po drodze. Okej, ale jest... Trzeba czymś wypełnić czas. Ale jest, na przykład zdarzają się takie sytuacje, no bo jest też realizator, który tak cały czas nadzoruje ten proces nagrywania. No i czyta pan ten film. Myśli pan o tej liście zakupów i nagle na przykład zaczyna pan tam wplatać, nie wiem, indyka czy cebulę w aż listę tak dialogową. Nie, ale zdarza się często, że realizator przerywa nagle. Ja nie wiem, co się dzieje, tam co się stało. A bo tu przeczytałeś i w ogóle pojawia się tam jakiś wyraz zupełnie z kosmosu wzięty. A to jest ten moment, kiedy koncentracja odpuściła i ja coś machinalnie walnąłem i to tak sobie poszło. Na szczęście przytomny realizator siedzi i łapie takie rzeczy. Okej. Okay. A ma pan jakieś takie najfajniejsze, takie jakieś lapsusy językowe czy wpadki, które się panu zdarzyły? To się zdarza codziennie, także tego nie można gromadzić, bo by książka z tego powstała. Nie, no ale to są... Schemat jest mniej więcej taki, ponieważ to się no, czyta się na skojarzeniach i na tempie. Czasami jest tak, że trzeba się bardzo, bardzo śpieszyć. No i zamiast, nie wiem, konstytucja, przeczytamy kolacja. Bo czy łapiemy początek wyrazu albo jego zakończenie, no to nam się wydaje, że to jest to. I leci. Ale to też w momencie, kiedy mamy normalną koncentrację, to coś takiego nie przejdzie. Bo analizujemy dokładnie to, co czytamy, co widzą oczy. A kiedy to zaczyna troszeczkę odpuszczać, to się takie ciekawe rzeczy dzieją różne. Świetne. A zdarzyło się, że na przykład poszedł w ogóle w eter film z jakimś takim błędem? Albo... Na ogół filmy podlegają tak zwanemu checkingowi, więc siedzi jeszcze ktoś, kto to sprawdza, ale ludzkie ucho i oko są zawodne, więc czasami się zdarza. To parę takich historii było. Tak? Ale nie może pan powiedzieć. W jednej stacji, w jednym z filmów takich super sensacyjnych o jednym bardzo znanym agencie. Nie wiem, jak to się stało, ale wydawało mi się, że mikrofon jest wyłączony.
A on był po prostu tylko ściągnięty, ale nie do końca. Ten tłumik nie poleciał do spodu, tylko gdzieś tam zawisł sobie nad tym. A ja chciałem coś powiedzieć. Aha, bo miałem odsłuch z reżyserki, ale już nie żyjący Tomek Beksiński z realizatorem gadali sobie. Ja to wszystko słyszałem na słuchawkach. I wreszcie zacząłem pochrząkiwać delikatnie. Wie panowie, czy wy mnie nie słyszycie? I to zostało nagrane, i to przez lata chodziło tak bardzo cichutko, bardzo spokojnie i nikt tego nie zwracał na to uwagi. W innej stacji telewizyjnej też szukałem realizatora, bo zdaje się, że się pomyliłem i chciałem, żeby on zatrzymał nagranie, żebyśmy cofnęli się i poprawili. I on zatrzymał to nagranie po jakimś czasie, cofnęliśmy, tylko że zdaje się, to co ja powiedziałem nie zostało zakasowane i tak to sobie tam funkcjonuje. Mam to zresztą u siebie w poczcie. Wdzięczny kolega mi to przysłał jako corpus delicti. Jest. No więc takie historyjki, a tych takich pojedynczych wyrazów i no to tego jest mnóstwo. Tego jest mnóstwo, bo szczególnie w drugiej części dnia, kiedy głowa już troszeczkę odpuszcza, no to się zdarzają takie historie. Okej. Okay. To jest taki popularna wpadka lektorska. Chyba Joanna Koroniewska czytała 365 dni, tylko 50 twarzy Greya. I tam czyta te opisy tego i nagle, o Boże, zaraz, nie dam rady, nie? Na ten temat, więc zastanawiam się, czy panu też się tak zdarza, że po prostu... To aż tak, nie, na ogół, moje komentarze to są wyłapywane i kasowane, natomiast gdzieś tam chyba na YouTubie funkcjonuje fragment Drużyny A. Takiego serialu amerykańskiego. I gdzieś tam ktoś wyłapał moje takie. Nie wiem, czy to zwieracz nie złapał, czy realizator może usłyszał, ale zapomniał to wykasować, i to tam sobie jest i żyje. Okej, okay, a to było tak po prostu odchrząknięcie, czy to był komentarz? Tak. Znaczy, na ogół w studiach jest urządzenie, które się nazywa tak zwany zwieracz, a teraz zauważyłem, że nowa generacja realizatorów mówi na to miuterek. No więc dobrze. I to w niektórych jest to urządzenie, w niektórych nie ma. I wtedy zdajemy się na dobre serce realizatora, no bo może gardło w niej w najwyższej dyspozycji, więc zaczynamy chrypieć, odchrząkiwać i wtedy on musi cofać i to kasować wszystko. A mówi, no dobra, nie przejmuj się, tylko wykasłaj się. No i bardzo możliwe, że to dlatego powstało. No. A bo zwieracz to automatycznie... Odcina jest... mikrofon. Okej. Okay. W momentach, kiedy pan nie mówi, tak? Czy jak to... No w momencie, jak mówię, to by było niedobrze, no, bo wtedy bym kasował sam siebie. Nie wiem, słyszeć, no rację, ale bardziej, bo to jest, rozumiem, cyfrowe urządzenie, które, tak jak na przykład są też oprogramowania do wyłapywania oddechów, żeby też je wyciszać. Tak zwane bramki. Tak, 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 tak. I to tak no działa? Tak. Okay. Tak. Czy ktoś rzeczywiście stoi z palcem? Nie, to my sami. I to już istniało w czasach analogowych. Mhm. Tylko, że wtedy pewnie jakieś inne rozwiązanie techniczne było, ale to jest coś, co pozwala, jak jest przerwa między zdaniami, nacisnąć. A, że pan sobie wyłącza. Okej. Okay. Tak. Nie, to myślałem, że to automatycznie to słuchając pańskiego głosu. Nie. To pan sobie sam po prostu guziczkiem. To nie jest aż tak wyrafinowane. Właśnie do tego się tak zastanawiałem. To my sami. Aha. A jak pan postrzega przyszłość w ogóle tego zawodu? Będzie, tylko że... Znaczy, ja po raz już od kilkunastu lat wydaje mi się, że pewne sprawy zostały załatwione przez całą cyfryzację tej branży, tej dziedziny. No bo tak, wydawało mi się, że już możemy sobie spokojnie wybierać między wersją napisową, lektorską. Z dubbingiem bardzo różnie bywa. Dubbing jest jednak kosztowny. I w Polsce najczęściej realizuje się filmy dubbingowane tylko dla dzieci. Kreskóweczki. Tak. Chociaż zdarzają się też i takie tak zwane ale dorosłe. Ale familijne na przykład, familijne kim, albo jakieś tak. Takie Harry Pottery. I że to sobie gdzieś tam jest i ktoś, kto siada przed telewizorem, to sobie wybiera. Chce to. To jeszcze chyba nie jest tak. Chociaż nie wiem, jak jest w przypadku tych takich super kanałów telewizyjnych, które mnóstwo seriali i filmów dają. Czy tam nie ma wyboru? Streamingi mają zawsze praktycznie, ale najczęściej napisy, no bo one są siłą rzeczy najtańsze. Jeśli chodzi o telewizory, no to jak się ma dekoder, to są też opcje takie, że można się przełączyć. Aha. Ale to nawet oglądając stacje typu Polsat TVN, niektóre filmy też mają taką opcję, że można w ogóle na kanale sobie zmienić na oryginalną ścieżkę dźwiękową, ale to raczej rzadkość. Czyli ta konkluzja jest jaka? Że lektorzy, jeśli chodzi o lektora list dialogowych w Polsce, będą jeszcze jakiś czas, dopóki będą żyli ludzie, którzy będą chcieli oglądać filmy z lektorem. Jeżeli to się skończy, to prawdopodobnie i w tym kawałeczku zawód lektora się skończy, ale zostają tak, filmy dokumentalne.
zostają filmy edukacyjne tak zwane, czyli na przykład instrukcje obsługi różnych rzeczy. Tak, bo tak. Jest tam potrzebny lektor. Tak. Ach, cały rynek reklamy. Dziedzina, która coś, co się zrodziło no, chyba kilkanaście lat temu w Polsce, audiodeskrypcja, czyli czytanie filmów dla osób niedowidzących. Mhm. Znaczy opisywanie tego, co się dzieje na ekranie głosem. Co jeszcze audiobooki? Audiobooki, no tak, ale to już trzymam się na razie tej konwencji obrazka i głosu. No to dobrze, odejdźmy od tego, ale jeszcze są komunikaty. W najróżniejszych, nie wiem, środkach komunikacji na przykład, na dworcach, no gdzieś ten głos ludzki będzie zawsze potrzebny. Tak, troszkę o coś innego chodziło, bo on rzeczywiście jest potrzebny, tylko jest nawet, zaczyna się powoli taka dyskusja w branży lektorskiej na temat sztucznej inteligencji i syntezy głosu, że... Bo były te kiedyś tam Iwony, syntezatory, ale one brzmiały jak brzmiały i to w żaden sposób nie zastępuje ludzkiego głosu, natomiast to jest gdzieś tam rozwijająca się technologia. I czy sądzi pan, że jak to dojdzie do określonego poziomu, to czy nie będzie po prostu marką, firmą taniej brać głos z syntezatora? No tak, ale tutaj wyjdzie ze mnie teraz taki wredny staruch, który powie, no dobrze, ale to znaczy, że wszystkie filmy będą czytane w ten sam sposób, tym samym głosem. Pewnie tak. No nie, no to jest katastrofa dla mnie. Bo Janusz Szydłowski, mój znakomity kolega, przeczyta film inaczej. Ja to zrobię inaczej. Jacek Brzostyński zrobi to inaczej. A Jarek Łukomski jeszcze inaczej. I chyba tutaj na tym polega dowcip, że można, że nie wiem, czy redakcje, czy stacje telewizyjne, czy tłumacze mogą sobie, wiesz, chciałbym zrobić ten film z tym, a tym, załatw mi. No i to na tym polega, bo ktoś obdarzony, nie wiem, wyobraźnią dźwiękową powie, że bardziej widzi czyjś głos w tym filmie, a w innym filmie kogoś innego głos. Natomiast jak to będzie wszystko sprowadzone pod jedną gilotynkę, no to ja marnie widzę. Tak, no bo to ciekawe i też wydaje mi się, że pan jest, na pewno jak pan czyta 3-4 razy ten sam film, to też za każdym razem robi to pan inaczej. No oczywiście. Niepodobna przeczytać go identycznie, tak. Bo to się nie da. Okej, czyli raczej pan wierzy w ludzi, w ich ciągotę do naturalności, do prawdziwości. Chciałbym, żeby ta wiara była oparta na czymś mocniejszym, ale zdaje się, że to może być różnie. Nie no, na razie jest jak jest. Bo jako, że też zdarza mi się czytać, ale no nie to co pan, tylko właśnie bardziej rynek reklamowy, zdarzyło mi się, że albo się spotykałem z ofertami, albo też otrzymałem z jedną albo dwie takie oferty, że dostaje się 10 godzin materiału, albo w ogóle kilkanaście godzin materiału do przeczytania i to nie jest historia typu audiobook czy video explainer, tylko to jest zbiór rozmaitych, trochę niezwiązanych ze sobą zdań, w różnych intonacjach, z różną emocją, z różnym tempem i później oni, mając te kilkanaście godzin nagrań, wrzucają to do właśnie sztucznej inteligencji, do odpowiedniego urządzenia, które jest w stanie wysyntetyzować pański głos na przykład. I brzmi to porażająco, w sensie zadziwiająco dobrze. No tak, ale to już sprawia wrażenie naprawdę, nie chcę powiedzieć, że żywego człowieka, ale czytane przez jedną osobę. Tak, tak. I właśnie do tego zmierzam, nie? Że to jest właściwie poważne zagrożenie dla tego zawodu. Pewnie tak. No. Pytanie tylko, co się będzie jeszcze okazywało tańsze. Mhm. Czy zainwestowanie forsy w taki program, ale to dobrze, no trzeba będzie zapłacić komuś, kto użyczył głosu. No właśnie pytanie, jak to się zrobi, bo mnie oferowano, to było 10 tysięcy złotych chyba za te kilkanaście godzin nagrań, więc nie przyjąłem tego oczywiście, ale no właściwie sprzedaje się technicznie rzecz biorąc swój głos za kilkanaście tysięcy złotych na przykład i właściwie ktoś może wejść i zamówić taki głos, a jak to będzie powiedzmy potentat na skalę światową, no to już się robi problem, nie? Bo chodzi o skalę, że wtedy można zejść z sceny, nie? Tak samo na przykład rynek reklamowy ma taki problem, że jest dużo grup na Facebooku, więc zawsze jest ktoś, kto dopiero wchodzi do zawodu i ma właśnie mikrofon w domu i może nagrać reklamę za 20 zł na przykład, nie? Wow. I myślę, że tutaj w filmach chyba takiego problemu nie ma, bo jednak jest ten próg wejścia trudniejszy, prawda? Różnie to bywa. Tak? Tak. Ale nie mówmy o tym. Nie, dlaczego? No nie, bo to są takie troszeczkę
No, sytuacje sytuacje głównie, które tak jakoś z savoir vivre mają niewiele wspólnego. Okay. Zostawmy to. Zostawmy to. No to też trochę taką pętlę mamy tutaj, jeśli chodzi o te stare czasy, że kiedyś było lepiej. Może kiedyś pewnych rzeczy albo nie było w ogóle, albo było ich tak mało, że właściwie się ich nie zauważało. Mm-hmm. A teraz pewne zjawiska się upowszechniają, ale taki czas. Okej. Okay. I jak w ogóle panu z tym, że tak to pędzi? Jestem też bardzo ciekawy pańskiej perspektywy właśnie na jak trzeba, to troszeczkę wsiadam w ten pociąg i jadę, ale już nie ścigam się, nie staram się być z nim na bieżąco albo nawet go prześcignąć. A najbardziej cenię sobie moment, kiedy już kończę dzień moich zajęć, wracam do domu, jest spokój, jest ta kuchnia, jest muzyka. Jest muzyka różnie rozumiana, bo żeśmy z przyjaciółmi wrócili do wspólnego muzykowania wieczorkami, nie, raz w tygodniu, czasami częściej. I coś się dzieje i książka, nie audiobook, książka normalna, papierowa książka, która pachnie książką. No i cóż, i potem jest wieczór i właściwie trzeba myśleć o tym, że następnego dnia też jest dzień, no to co, no to śpimy. A dlaczego nie audiobook, bo koledzy, czy to nie jest książka? Nie, to znaczy, to trzeba sobie zostawić. Ktoś, kto lubi audiobooki, proszę bardzo, dlaczego nie? Tyle tylko, że nie wiem, wiem, że ludzie słuchają tego na przykład prowadząc samochód. Mhm. Nie, jakoś to mi nie pasuje. Nie? Dlaczego? Jakoś mi to nie pasuje. Książka to jest stan skupienia. To trzeba, nie wiem, usiąść, spokojnie wpłynąć na ten ocean i tam sobie żeglować po nim, nie będąc niepokojonym różnymi bodźcami z zewnątrz. No tak, to jest pewien teatr wyobraźni też. No tak. A tutaj w samochodzie, czy nawet słuchanie w domu przy wykonywaniu różnych czynności, też nie to. Okej. Okay. No i rozumiem, że literatura, beletrystyka, bo raczej o poradniki jakieś tam życiowe bym pana nie podejrzewał. Poradniki życiowe? Nie. Co już? Cóż tu w tym życiu można radzić? A czyta pan, nie wiem, dla inspiracji, czy dla przyjemności czystej po prostu? Dla przyjemności. Okay. To jest cały czas przyjemność. Okay. I co pan czyta, na przykład, nie wiem, teraz? Wszystko. Jestem świeżo po lekturze książki Jacka Fedorowicza, Dałkrzewicza przeczytałem. Inaczej. Blankę Lipińską pan czytał? Nie, ale taka sterta leży przy moim łóżku, następny przy mojej leżance, następny w kolejności będzie książka o Wojciechu Młynarskim. No naprawdę jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo i najgorsze. Najfajniejsze jest to, że ja ciągle kupuję nowe książki. I mając nie do przeczytania. Tak. No. Tak, ale tak, to chyba też jest jakieś hobby. No, oczywiście, że tak. I fajnie jest kolekcjonować książki, bardzo też lubię. Tak, tylko że trzeba by potem ze 3 mieszkania kupić jeszcze, żeby gdzieś to pomieścić. A rozumiem, że ma pan takie ściany. Wow! Płyty i książki. Czyli nie ma pustych ścian. Nie. Naprawdę? Tak naprawdę to jest troszeczkę pustych. I nie wiem, zmuszony koniecznością pewnie będę musiał kiedyś zagospodarować, coś tam na nich powiesić, żeby książki poustawiać, bo już nie bardzo jest gdzie. Parę lat temu zrobiłem taką selekcję, ale nie ma żadnego wyrzucania. Po prostu kupiłem 3 takie olbrzymie pudła plastikowe. Zapakowałem do nich książki, o których wiem, że no, raczej na pewno nie będę wracał. Bo to są takie rzeczy do przeczytania na raz. Według mnie to są felietony Clarksona na przykład. No dobrze, to się przeczyta raz i tam nie ma potrzeby nawiązywania albo cytowania tego. Pan nie zobaczy. Tak, oczywiście. Więc to popakowałem różne inne 3 pudła takie dopychane kolanem z tego powstały. No i co? I zaniosłem w takie ustronne miejsce, ale tak jak mówię, nie wyrzucałem. Nie, nic z tych rzeczy. Troszkę mi się zwolniło miejsca wtedy, tak oddychałem i nawet z radością spoglądałem na te półki, ale to ile to trwało? Pół roku albo i krócej i od nowa. Jest wszystko zapełnione, podobnie z płytami. A w ogóle używa pan jeszcze płyt? W dobie Spotify jakieś tam? Tak. Naprawdę? Tak. Mało tego. Zdarzają mi się, ponieważ lata temu kupiłem coś takiego, to taka wieża była tak zwana, która na górze okazało się, że ma patefon normalny. I zresztą miałem bardzo fajną rozmowę kiedyś z takim panem w Empiku, który był menedżerem chyba. No i tak on zauważył, że ja stoję i oglądam płyty analogowe. Tak zwane winyle. Mm-hmm. No i chwileczkę żeśmy pogadali i powiedziałem, mówię, pan, no fajnie, tylko tych płyt to strasznie mało, bo rzeczywiście to było 5 chyba płyt było i to było wszystko.
I zauważyłem, że w jakiś czas po tej rozmowie nagle ten dział, ten regał z płytami winylowymi się rozszerzył strasznie i naprawdę było w czym wybierać. Więc ja od czasu do czasu robię sobie prezent i kupuję taką płytę. Ostatnio miałem urodziny, więc mój syn kupił mi podwójny album zespołu Queen. O, pięknie. Tak, wspaniała sprawa. To jest, o Jezu, to jest celebracja, to są największe przeboje. Okay. To jest celebracja, bo do płyty takiej winylowej to już trzeba usiąść spokojnie, włączyć igiełka i słuchać. To prawda. Tak, ja rodzicom kupiłem właśnie od odtwarzaczy do płyt winylowych na poprzednie święta i jest ta różnica, że ten taki naturalny brud w tym nadaje duszy trochę tej muzyce. Fantastycznie, ale to skoro sklep wypełnił nagle półki płytowe po pańskiej wizycie, to rozumiem, że to pan jest ojcem mody na winyle teraz. Tak? Nie. To jest taka moda, która ma pewnie wielu ojców. Zresztą to nie pierwszy, od wielu osób słyszałem, że właśnie wracają do płyt winylowych. To zależy troszeczkę od zasobności portfela, bo to nie są tanie rzeczy. Taka płyta to jest o ponad 100 zł, przynajmniej. No i trzeba mieć też sprzęt. Na razie ja jeszcze mam tylko nadzieję, że kiedyś w życiu będzie mnie jeszcze stać na to, żeby sobie kupić jakiś super sprzęt, ale coś takiego średniej klasy. I wtedy byłoby fajnie. Okej, okay. Ale rzeczywiście, bo ja też obserwując rzeczywistość i świat, mam wrażenie, że jest trochę taki powrót do tego, co było kiedyś. I ta tęsknota, którą też pan odczuwa, że ten prostszy, taki może bardziej szczery świat kiedyś, bardziej niedoskonały, był łatwiejszy, milszy, przyjemniejszy, bo był niedoskonały. Tak. Cieplejszy był. Aha. To jeszcze można określić takim mianem, ja tego też czasami używam, że taki był bardziej rzemieślniczy, bardziej to rękodzieło się widziało, że to takie było, wszystko było kunsztem dopieszczone, że chętnie zatrzymywało się na tym oko, że więcej pracy się na przykład wkładało, tak? No tak, że to każde takie zjawisko było dziełem. Teraz jak patrzę na przykład na katalogi, meble do pokoju, do kuchni, ja jestem przerażony. Ten świat żyje wyłącznie w płaszczyznach, w kątach prostych, w zimnych kolorach. Boże, jak od razu głowa mi ulatuje, na przykład pamiętam kilka razy w życiu widziałem wnętrza domów, mieszkań w Prowansji. Na Prowansji. I to było coś wspaniałego. Kamienna podłoga, jakieś obłości, jakieś drewno, kamienie, białe ściany, takie troszeczkę, nie takie wypieszczone, nie gładziutkie. O rany boskie, to jest mój świat, to jest moja planeta. Taka surowość. Na surowość, ale taki troszkę z natury to wzięte. Natomiast jak patrzę na te właśnie kąty proste, na te wszystkie szafeczki, metaliki i tak dalej, nie, już mi się zimno robi od samego patrzenia na to. Rzeczywiście, ale to chyba tak jest skonstruowane, żeby pan sobie sam mógł złożyć tę szafkę. I to o to tutaj chodzi, nie? Że gdzieś tam jest ta chyba mała produkcja. Chyba i... tak. I gdzieś ten pieniądz się po prostu w tym liczy. I łatwość, i szybkość, i właśnie taka komercja. Małe koszty i zarabiamy. No. Ale to myśli pan, że jest jakaś szansa na powrót do tego, co było kiedyś? Żadnej. Może na łagodny kompromis. To znaczy, że będą jeszcze żyli ludzie, którzy pamiętają, jak kiedyś wyglądał świat i co powstawało w tym świecie. I będzie im się udawało przemycać pewne rzeczy do współczesności. Ale boję się, że to... zdominowane zostanie przez właśnie te kąty proste i zimne tafle. Boże, to jest piękna metafora współczesnego życia i przyszłości, ale to jest właściwie gorzkie i smutne przewidywanie na temat ludzkości i przyszłości. No trochę tak. Ale to dlatego doradzam każdemu, z kim zdarza mi się dłuższą chwilę rozmawiać właśnie na ten temat, że to trzeba uciekać do swojego świata, do swojej planety i szukać ludzi podobnych, którzy mają takie same zainteresowania, takie swoje planetki. No i trzymajmy się razem, nie dajmy się. I co, podzielić się na takie małe plemiona? Nie, to można żyć w symbiozie. Jak ktoś nas będzie atakował, to się będziemy bronili. Żartuję. Ale no, jakąś wspólnotę, przecież to na tym polega. Ludzkość od początku kierowała się właśnie nawiązywaniem kontaktów, wspólnoty. Uh-huh. A teraz, właściwie tak, tylko że teraz mam wrażenie, że jest trochę taki podział tej wspólnotowości na jakąś taką znaczną polaryzację, że się bardziej oddalamy od siebie, nie? Że myślę, że social media też mają na to duży wpływ, dlatego że one trochę nam ograniczają sposób percepcji rzeczywistości, dlatego że
te algorytmy, które nam podsuwają to, co chcemy widzieć, sprawiają, że nie widzimy całego obrazka. Myśmy kiedyś dyskutowali i rozmawiali z ludźmi, których widzieliśmy. Mhm. Face to face. Teraz dyskutujemy i rozmawiamy z ludźmi, o których w ogóle nie mam pojęcia, jak wyglądają. Nie widzimy ich twarzy. Tak. Jest trochę tak, że też, że na pewno jest tak, że, nie zdobędziemy się na to, co jesteśmy w stanie napisać, żeby powiedzieć twarzą w twarz. No raczej tak. I... No i co dalej? I co dalej? No żyj świecie byle mądrze. To dalej. No dobra, a współczuje pan na przykład w takim razie młodemu pokoleniu, że będzie żyło w takim świecie, a nie... Nie. Oni sobie poradzą. Tylko, że tak jak żeśmy wcześniej rozmawiali, o tym trzeba przejść. Przez jakieś tam kolejne fazy i stadia. I to dojdzie do takiego miejsca, że zaistnieje stan równowagi i będzie doceniane to, co było kiedyś, równoważone przez to, co się już osiągnęło teraz i lekkie wybiegnięcie w przyszłość, takie ma może by to, ale bez przesady, bo w końcu to jest nasz świat. Okej. Co ciekawe, czyli co, że będziemy się rozwijać w tym mocnym, takim właśnie przebodźcowanym, trochę powierzchownym świecie? Nie uciekniemy od tego. Nie uciekniemy. Nie da rady. Nie da rady, bo to wszędzie, no, podróż kiedyś, oczywiście większość ludzi było stać na podróżowanie, nie wiem, samochodem, autobusem, pociągiem. Samolot to był ten taki, powiedzmy, z bardzo górnej półki środek transportu, a teraz? Przecież nie tak dawno, w ubiegłym tygodniu słyszałem, że ktoś kupił bilet w obydwie strony za 50 zł. Owszem, jest to wtedy ograniczenie bagażu chyba tylko do szczotki do zębów i nic ponadto, ale no jest. I można się przenieść o kilkaset kilometrów w ciągu, nie wiem, 2 godzin, godziny. Inny kraj i inny kontynent nawet. I to jest właśnie tempo. No. Ale myślę, że jesteśmy przystosowani jako ludzie w ogóle do takiego tempa? Ja nie. Dlatego pan ucieka na Kaszubę. Tak, no. Tak, dokładnie tak, bo tam jest, ojej, tam jest mnóstwo normalności i to jest fajne. Cicho jest. Ale ma pan wrażenie, że tam się na przykład czas zatrzymał, czy tam też dociera ta współczesność? Nie, no dociera, ale inaczej i tę współczesność się łapie w takim mieście jak Warszawa, czy w ogóle w mieście, a inaczej tam, gdzie jest jezioro, las. Droga leśna. No i jeździł pan tam co roku? Czy w ogóle jeździ pan tam co roku na wakacje? Od ponad 50 lat. Rok w rok? Rok w rok. Prawie tam były jakieś takie krótkie przerwy. Aha. Kiedy się urodziła moja córka, to był rok 80. Potem w 81 też jeszcze mnie nie było, bo ona była za mała. Już potem od 82 poczynając to już bez przerwy, a zacząłem w 72 po raz pierwszy pojechałem. Niesamowite. I czy wiem, że tam to wynika z tego, że i pański ojciec tam jeździł i pana zabierał, tak. I że pańskie dzieci też weszły tak, trochę w taką... Kupiły konwencję. Tak, pokoleniową. Ale to po świecie rozumiem, że pan nie jeździł, nie zwiedzał, nie podróżował? Nie, no potem się zaczęły wyjazdy też. Z tym, że to nie są długie wyjazdy. To jest najwyżej tydzień, 5 dni, a w ogóle najczęściej to są takie weekendy zahaczające czasami o czwartek do niedzieli. A, takie city breaki tam. Coś takiego. Europie, tak? Tak. No dzięki temu poznałem i w Wiedniu, i w Paryżu, i w Lizbonie, i w Madrycie. I jeszcze w paru... Paryż mówiłem. Jeszcze w Pradze byłem, bardzo ładne miasto. Także to po prostu rozmaica. No. Okej, ale żeby gdzieś tam jakieś takie wojaże, że z plecakiem pan na sawannę. W życiu. Taka sawanna. Ja i sawanna. Mowy nie ma. Jestem po pierwsze potwornie leniwy, po drugie niesłychanie wygodny. Okej, czyli to na safari by się pan nie wybrał. Nie, no na zwierzątka, chyba że z aparatem fotograficznym. No tak. Ale to nie jest. To nie, ale a na przykład... Bangkok jest popularny teraz. A tam straszna ciżba, mnóstwo ludzi. Zgiełk, huk. Nie. To. Okay. To nie wiem, Wielki Kanion, tam na przykład ludzi nie ma. No nie ma, ale to tak, podróż to są jakieś straszne godziny. No tam na miejscu, ja nie wiem, czy ja bym się dobrze czuł. Ja się naczytałem tyle filmów o Wielkim Kanionie, że już wystarczy. W sumie tak, pan cały świat zwiedził już w tym studiu. W zasadzie tak, w zasadzie tak. Bo dokumenty pan czytał, czy nie? Cały czas się stale, też są takie i fabuły, i dokumenty. Okej. I ma pan na przykład tak, że jak się spotyka ze znajomymi, to rzuca pan z rękawa jakimiś takimi ciekawostkami z tych filmów dokumentalnych? Nie, tylko niektóre rzeczy się zapamiętuje. Takie, no, to co mnie interesuje, to co jest fajnego.
Nie, ciekawostek raczej nie popularyzuję w ten sposób. Ale poza tym jest jedna rzecz. Jak ja spędzę na pracy przed mikrofonem kilka godzin dziennie, jak się tak nakłapię dziobem, że jak już wracam się spotykam z ludźmi, to jestem jeden wielki milczek. Już mi się nie chce mówić. Tym bardziej dziękuję, że panu się chce... A co? Nie, no jeszcze wiedziałem, że mam się z panem spotkać, to jakoś tak trzymałem formę. A, rozumiem. Ale że wolniej na przykład, albo szybciej pan czytał, tak? Nie, no rozumiem. No dobrze, ale to faktycznie w takim razie w towarzystwie jest pan raczej introwertykiem? Do pewnego momentu. Bo potem zapominam o tym i zaczynam się udzielać atmosfera. I lecę. Nie, to okay. Tak różnie. Znaczy na szczęście to idzie równo z resztą towarzystwa, więc nie wybijam się ani ponad, ani poniżej. To jak wygląda taka ekstrawertyczna wersja pana? Bo rozumiem, oj, że... staram się śmiać, bo śmiech to jest jednak coś bardzo ważnego w życiu każdego. Bez tego jest trudno. I opowiadamy sobie różne śmieszne rzeczy i jest wesoło. Okej. Okay. A z dniem śpiewa pan na przykład? No z kumplami, jak uprawiamy muzykę. Wróciłem. No nie jest to żadne wysokie wykonawstwo, ale nam daje straszną frajdę. Jest to, odkryłem w ogóle coś takiego pięknego w życiu, bo można teraz przecież spojrzeć w internecie, tam są i akordy, i słowa. I nagle piosenka, którą znałem, gdzieś tam w uchu miałem od kilkudziesięciu lat, ja to sobie mogę zagrać i to jest to. To jest dokładnie to. I jeszcze dokładnie pan widzi, jak to zrobić. Tak, to jest fantastyczne. Fenomenalna rzecz do nauki. No oczywiście. A poza tym ja sobie zawsze tłumaczę, że w ten sposób, w tej sytuacji, to jakaś część mojego mózgu pracuje, a ta, co do tej pory pracowała, to odpoczywa. Że to jest jakieś tam przesunięcie strukturalne, więc niech się dzieje. No. Nie da się inaczej, to prawda. A gdyby ktoś chciał zostać takim lektorem filmowym, takim jak pan dzisiaj, to co pan może mu powiedzieć? Jak to zrobić, jak to zacząć? No bo... To nie jest tak chyba łatwo. To jest bardzo trudne. Nie dlatego, żebym bronił tutaj siebie i swojego zawodu, ale to jest bardzo trudne, dlatego że tak. W ogóle trzeba zacząć od tego, że musi stwórca wyposażyć w coś. Bo głosu się nie kupi, głosu się nie ukształtuje w sobie, bo nie ma jak. No więc zakładamy, że to już mamy. I teraz tak, no lektor to nie jest taka bańka mydlana albo szklana i on musi żyć we współczesnym świecie. Musi trochę wiedzieć o fizyce, o geografii, o matematyce, o historii, o sztuce. Bo dlaczego? Dlatego, że czytamy różne rzeczy, różne filmy, a musimy je czytać ze zrozumieniem. Jeżeli się coś czyta bez zrozumienia, to słychać niestety od razu. Jedna rzecz. Druga rzecz, właśnie żeby nabyć jakiegoś doświadczenia i rutyny, trzeba czytać bardzo dużo. A żeby czytać bardzo dużo, tego się nie da zrobić w tydzień, ani w jeden rok. Więc ja mam swoją prywatną teorię, która mówi, że lektorem to się zostaje po 5 latach, a Janusz Szydłowski uważa, że tak naprawdę trzeba przeczytać 1000 filmów, a potem się już wie. To mniej więcej to wychodzi na to samo. To jak doprowadzić do tego, żeby ktoś w ogóle dał szansę przeczytać 10 filmów, a co dopiero 1000? Zaczynać trzeba od rzeczy znacznie mniejszych niż film. To są czasami jakieś zapowiedzi, no nie wiem, instrukcja obsługi kosiarki. Takie historie, żeby się sprawdzać i doświadczać i gdzieś tam istnieć cały czas. Mhm. Bo pan zaczynał inaczej, pan od razu. Ja zacząłem od radia, tak, był konkurs tak, na speakerów radiowych. Mhm. Oczywiście, no tak, ale z drugiej strony no, wtedy rynek reklamy w Polsce jeszcze nie istniał, bo to był 84 rok. Był jeden program, nie, przepraszam, chyba dwa programy telewizyjne. No i było radio i tam takie jakieś niewielkie możliwości nagrywania w różnych studiach. Ale to było wszystko. To się dopiero potem zaczęło wszystko rozkręcać. Nie powiem, miałem w życiu trochę szczęścia, bo w niedługi czas potem, jak przeczytałem swój pierwszy film albo pierwsze dwa filmy dla telewizji, to buchnęły kasety VHS. I wtedy studia powstawały, nie wiem, w garażach, piwnicach, w szafach, w pudełkach, po butach, wszędzie, gdzie się dało. I to była taka fajna szkoła, bo można było czytać właściwie ile się chciało. No więc bywało nieraz tak, że ja cały dzień siedziałem w studiu i czytałem, i czytałem, i czytałem, i czytałem. Ale przez to poznawałem to różne tłumaczenia różnej jakości, różne filmy i tak się w to powoli wchodziło. A jednocześnie cały czas tym głównym nurtem to była praca lektorska w telewizji. I tam nagrania i coraz trudniejsze, i coraz więcej tego.
Potem oczywiście ten rynek VHS-u upadł, no bo to wszystko przecież się opierało o piractwo. A, to też. Tak. Ale potem weszły wielkie koncerny i to już się jakoś tak ulegalizowało i zaczęło się to robić takie normalne, tak jak jest w tej chwili. Jedna wersja po prostu. Tak. To jest, jeżeli chodzi o stronę prawną, to już jest okej. Tyle tylko napracować, no. Aha. Także trzeba dużo czytać, jeśli mogę poradzić. Ale było to chyba też coś, o ile pamiętam, coś takiego, że się też czytało na żywo filmy. Były. Do telewizji? Do telewizji nie. Do telewizji nie, telewizja nie poszłaby. Znaczy nie, przepraszam, było czytanie w telewizji na żywo z listy dialogowej przygotowanej wcześniej, ale były też takie zjawiska jak czytanie na pokazach, premierach, na pokazach, projekcjach przedpremierowych. A, w kinie. I to jest, tak. I siedział tłumacz, który awista to wszystko tłumaczył. No więc ja zakładam genialność znajomości języków obcych przez tych ludzi, ale to się nie da. To się nie da. Jakiś tam znaczny procent treści tego filmu musiał wypaść, no bo on nie był w stanie nadążyć. Podzielności uwagi, słuchanie i przekazywanie tego we w miarę zrozumiały sposób. Zresztą widzimy, jak to brzmi z nawet takie tłumaczenia, gdzieś rozmowy polityków, czy jakaś konferencja prasowa, tak, czy coś takiego, i telewizje mają zawsze tych tłumaczy. No jest ten moment takiego wachnięcia w głosie, no to tak, bo trzeba złapać, tak, szyk wyrazów w różnych językach jest różny i czasami to najważniejsze to jest na końcu. Właśnie. Trzeba dosłuchać do końca. Zmienia zdanie na przykład, w ogóle sens danego zdania, a to jest szalenie trudna też umiejętność, żeby to robić, no i nadal to jest coś takiego, że nie można tego wyciąć, wkleić do filmu i puścić do dystrybucji, bo to się nie będzie słuchało. Ale to miał pan, bo ja pamiętam takie historie z Tomasz Knapik taką opowiadał, świętej pamięci, fantastyczny człowiek, miałem też olbrzymi zaszczyt i przyjemność poznać. Opowiadał tę słynną historię, jak to się dorobił ksywy Ramirez. A, tak. Nie? I to też było tak, że on czytał w domu, zdaje tak, się. Tak, Tomek miał studia. Zresztą przez pewien czas w jakiejś tam prehistorii też miałem wstawiony magnetowid do domu i czytałem, ale to na szczęście szybko się skończyło i bardzo dobrze, bo to tak jak żeśmy o tym mówili, no zabieranie roboty do domu jeszcze do tam wolnego czasu. Nie, za dużo. Ale to było właśnie to pirackie nagrywanie w tych VHS-ów wtedy, jak nie było rynku, bo właściwie wszystko się zaczynało. No chyba, znaczy ci, którzy nam to zlecali, nie wykazywali nadmiernej troski o prawa autorskie. Niesamowite czasy to były. Oj tak. To te takie dzikie lata 90., ten początek chyba, tak? Czy... Nawet koniec 80. A, już bo to już się zaczęło. Ja swój pierwszy film przeczytałem w styczniu 86 i chwilę potem dokładnie już to ruszyło. Mhm. Już się magnetowidy i kasety już były bardzo, bardzo popularne. I jak to czytanie w domu wyglądało? Bo wiem, że to było na magnetowid i... Mikrofon. Pan się nagrywał normalnie na taśmę z tym filmem. Na VHS, tak. A jak się pan pomylił? No to zatrzymywałem, cofałem, stawiałem, znaczy znaczników się nie stawiało. Ale zaczynałem po jakiejś kropce od nowa. Okej. Okay. Tylko, że to były czasy, kiedy trzeba było wycyrklować, w którym momencie ta taśma, tak? Bo też kiedyś tak się na przykład radiową cięło taśmę i kroiło. Trzeba było wybrać takie bezpieczne miejsce, żeby ta głowica zdążyła puknąć tam, gdzie trzeba i żeby to już poszło z zapisem dalej. I później jak się emitowało ten film, to co, to puszczało się dwie kasety naraz? Czy oni nagrywali później też ścieżkę? Którą... Oni to przegrywali chyba. Aha, chyba to przejali na tak, film. Chyba tak. Ale mówimy wyłącznie o tych sprawach VHS-owych, garażowych, bo telewizja już pracowała wtedy inaczej. Mm-hmm. To już był inny system, to były zawodowe, to był profesjonalny sprzęt. Niesamowite, to w ogóle fascynujące też z technicznej strony, jak to wyglądało kiedyś. Nie? Bardzo. O ile było to trudniejsze, też wymagało więcej czasu. No nie chcę powiedzieć, że pracował przy tym sztab ludzi, ale na pewno musiał być realizator. Mhm. Perfekcyjny. Obowiązkowo wtedy redaktorzy, tłumacze przyjeżdżali na nagrania. No i cała ekipa w kabinie. Aha. Do nagrywania. Więc to trochę inaczej wyglądało niż teraz. Teraz jest tylko realizator i pan chyba. Tak. Tak, bo tutaj jeszcze pandemia zrobiła swoje, no po prostu redaktorzy nie mieli wstępu do stacji telewizyjnych ze względu na pandemię. I tak jakoś chyba już do dzisiaj zostało, chociaż pandemia zelżała nieco, ale właściwie teraz na nagraniach to jest tylko lektor i realizator dźwięku. A kiedyś był jeszcze co, redaktor, który czytał listę dialogową? No tłumacz, który miał przed sobą listę i pilnował nagrania. Okej, okay, no ale skoro jego praca była wykonana, to właściwie po co? Ale on dostawał pieniądze za kierowanie nagraniem, tak zwane. A. Dlatego. Okay. Nie powiem, to miało swoje zalety, bo wtedy ja się czułem lepiej.
Ja nie miałem żadnych rozterek spowodowanych tym, że nie wiem, jak coś przeczytać, bo od tego był redaktor. To on miał wiedzieć. Okay, teraz mówię. Bardzo często jest tak, że cóż, no albo trzeba w internecie szukać, albo trzeba w wersji oryginalnej, ze ścieżki oryginalnej z filmu wysłuchać, jeżeli to jest anglojęzyczny albo francuski film w jakimś europejskim języku. To tak, a no, jesteśmy zdani na samych siebie. Okej, okay, bo idea jest taka, że pan wychodzi ze studia i już jest gotowy film, gotowa produkcja. Teraz nie. Kiedyś tak było. Jak graliśmy, nagrywaliśmy na kasety, to tak. To już właściwie było na tyle gotowe, że mogło iść na emisję. Natomiast teraz to jest dopiero początek pracy. Potem realizator siedzi jeszcze czyści te wszystkie przerwy między scenami, między zdaniami i tak dalej, żeby tam nie było żadnego szumu. Komputer daje tę możliwość, że jeżeli zdarzy nam się przesunąć kwestię nieco, nie przeczytamy idealnie w miejscu, gdzie jest oryginalny tekst, to można to przesunąć. I realizator siedzi i to dziubdzia. I kiedyś byłem zdziwiony, bo ja myślałem, że oni tego nie lubią, że no, chcieliby też mieć sytuację, kiedy my kończymy nagranie i sprawa jest zamknięta. Okazuje się, że nie. Mówi, nie, ty sobie tu nagrywaj szybciutko, szybciutko, a ja sobie potem będę w spokoju siedział i to wszystko ustawiał i planował. Polem. To ciekawe, to zaskakujące. A argumentowali to jakoś? Dlaczego? No tym, że no, lepiej im się pracuje. Ja robię swoje, to jest moja część, ale nie koniec. Aha. Czyli teoretycznie mógłby pan przeczytać film w domu, wysłać im nagranie i... No ale to nie ten akustyka, nie ten mikrofon, nie to wszystko. No tak, musiałby mieć pan studio. Szumy z zewnątrz. Ja mieszkam blisko miejsca, nad którym przelatują samoloty, więc... No tak, w ogóle na usnowie, tak, cały czas? Tak, tak. Okej, okay, no to rzeczywiście. No i też to zabieranie pracy do domu, to... Nie, ma to sens. W sensie, mam wrażenie, że ta pandemia rzeczywiście wiele zmieniła, bo jest taka redukcja kosztów i wiele zmian takich... W ogóle jeśli chodzi o całą organizację i produkcji, i świata, że kiedyś na przykład w telewizji, nie wiem, załóżmy newsowej, było nie do pomyślenia, żeby zrobić przez jakiegoś Zooma połączenie z ekspertem. No teraz to jest... W pandemii to było jedyną drogą, a teraz wygodnie, nie ma problemu. Oczywiście. Nie? Łączymy Oczywiście. Się i jest taniej, szybciej, skuteczniej. I w taką chyba stronę zmierza trochę ten świat, że szybciej, taniej... I skuteczniej. No tak, no starajmy się brać z tego to, co najlepsze. No, minusy wywalajmy, albo o nich zapomnijmy. A jaki jest nie wiem, film, który zrobił, nie wiem, jest taki najważniejszy dla pana, największe wrażenie zrobił, coś w panu zostawił? Takich filmów jest wiele. Jest ich kilkadziesiąt i ja o nich mówię, że to są moje ulubione. Ja przywołać z pamięci mogę na przykład film pod tytułem Szósty zmysł. Mhm. Ja pamiętam, to były jeszcze czasy, kiedy chodziłem do kina i poszliśmy z rodziną na ten film z dziećmi i ja wyszedłem z tego filmu tak, jakby mi ktoś w głowę dał. Mi się zaraz, bo dopiero zaczęły do mnie układać, mi się to zaczęło wszystko w jakimś ładzie i porządku. I byłem pod bardzo dużym wrażeniem tego filmu. Takich filmów jest tak jak powiedziałem, jest kilkadziesiąt, które po pierwsze tak, wracam do nich bardzo chętnie. I co dziwne, one, to nie jest skończona sprawa, bo one, cała atmosfera tego żyje sobie własnym życiem i za każdym razem coś tam nowego się w tym filmie odkrywa, a to spojrzenie aktora, a to jakiś dźwięk z muzyki, a to jakieś fajne zdjęcia. No tak to jest. A czego pan szuka w filmach? Bo wiem, że pan nie dzieli filmów na gatunki, tylko na dobre albo złe. Tak. To czego pan szuka w tych dobrych? W tych dobrych szukam tego, żebym siedział, gapił się i zapomniał o tym, że w ogóle dookoła jest jakiś świat. Okay. To znaczy, że mnie zassało, że film trzyma mnie. Ale nie jest to sprecyzowane, czyli to jest coś, jakaś akcja, jakiś... To jest czasami wszystko, czasami to jest nic. I nie da się tego określić. Nie da się tego określić, bo to jest, no nie wiem, albo może na przykład atmosfera tego dnia. Mam nastrój na to i na to i ten film pasuje. Dobra, okej. Okay. Wow, okej, okay. To ciekawe podejście. A z książkami jak pan ma? Książki, one mają swoją kolej, więc czasami może bym i miał ochotę na coś innego, ale czytam to, co leży, co ma być w tej chwili czytane. Ale potem się bardzo szybko przekonuję, że to był trafny wybór, że tak powinno być. A zdarza się panu na przykład odłożyć książkę, zrezygnować w trakcie? Nie. Nigdy? Nie. Staram, to raczej dojeżdżam do końca. Ja już się staram kupować książkę, która nie jest zła. Tak jakoś sobie zakładam i może ona w 70-80% nie jest zła. Także tu o tyle jest bezpieczniej. Okay. A to jeszcze tak w sumie prywatnie jestem ciekaw, bo
Też lubię czasem czytać, lubię czytać, ale nie zawsze tego czasu jest tak wystarczająco dużo. Natomiast jakie są takie książki, które wywarły na panu jakiś taki fundamentalny wpływ, nie wiem, ukształtowały pana, albo są czymś takim, co dziś zbudowało pański pogląd na świat, na przykład? Nie, to tak nie było. To tak nie było. Nie, to w każdej, w większości z nich coś tam jest. Po pierwsze dlatego, że są książkami. To już wystarczy, to już jest argument. A po drugie, no wybierajmy sobie... Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy jedna książka albo jeden gatunek miałby o tym decydować. To jest, nie chcę powiedzieć, że melanż, ale zbiorowisko wrażeń. To na jakiej podstawie, powiedzmy, na podstawie jakich kryteriów pan dobiera sobie kolejną lekturę? Oj, autorzy, opinie przyjaciół, rodziny, znajomych, że warto. Albo z radia na przykład informacja o tym, że jest taka książka na rynku i opowiadanie po prostu, o czym to jest z grubsza. Mhm. Okej, okay. No dobrze. A też czasami bardzo dużo daje sama wizyta w księgarni, bo można sobie tę książkę wziąć do ręki, obejrzeć, przeczytać, co na skrzydełku jest napisane, co jest z tyłu napisane. Pomaga. A ma pan takie wrażenie, że te książki trochę nie wyglądają tak jak kiedyś? Ja na przykład bardzo lubię kupować książki na Allegro, czy gdzieś tam w internecie, używane. Takie lata tam, nie wiem, 60., 70. Pożółkłe? Tak, bo one jeszcze... No, to jest ten zapach książki, o którym mówiłem. Tak. No nie, no, ale te współczesne wydania broni i tak fakt, że są na papierze, że to można sobie przekartkować, spojrzeć do przodu, spojrzeć do tyłu. Czyli Kindle to w ogóle nie pana bajka? Że jakiś czytnik, coś takiego na tablecie nie ma. Nie, ja jestem zdecydowanie, jak to jeden z moich znajomych albo jeden z moich znajomych określiła, lampa naftowa i co? Lampa naftowa i coś tam, nie wiem, łuczywko jakoś tak. Takie archaiczne zupełnie rzeczy. Taka stara dusza. Chyba tak. Ale to ma swój urok, to jest piękne. I fajnie, jakbyśmy coś tam, nawet w tym pędzie mieli takie momenty właśnie, zapalenia tej lampy naftowej, bo ona daje zupełnie inne światło. Też, oczywiście. U mnie w domu już od wielu, wielu lat co wieczór, a nawet czasami i wcześniej, pali się w kuchni świeczka. Jest. To jest coś niesamowitego, jak to od razu zmienia. Po prostu zwykła świeczka? Zwykła świeczka. To są teraz takie fancy zapachowe. Nie. Świeczka, normalna, zwykła świeczka. I ona sobie tak hasa po ścianie, po meblach kuchennych. Czasami jest jaśniej, czasami ciemniej. Coś tam gada, coś miga. I to przy niej pan gotuje? Tak, ona sobie żyje na stole, a ja jestem przy bufecie tak zwanym, przy zlewie i tam działam. Fantastycznie, bardzo panu dziękuję. A cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję bardzo. I za spotkanie. Dzięki. I mam nadzieję, że to był też dla pana dobry przelot, bo... Oj tak. Dla mnie inspirująca rozmowa na pewno. Nie, szerokie horyzonty, spokojnie, pogoda idealna, bez turbulencji. Było okej. Okay. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę. Wszystkiego dobrego, dzięki. Dzięki za Waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.